Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Efekt Wytrwałości, dzisiaj po drugiej stronie Trader21. Cześć Trader. Dzień dobry, cześć. Zaprosiłem Tradera, bo niedawno dowiedziałem się o projekcie, o którym było bardzo mało w internecie. Tak jak Trader przeprowadza dziesiątki czy nawet setki wywiadów dotyczących ogólnopojętej sytuacji gospodarczej czy ekonomicznej, tak praktycznie nie ma w internecie śladu a propos innych jego projektów. I takim jednym z jego projektem, który mnie bardzo zainteresował, jest klinika. Klinika medyczna. Trader, powiedz coś o niej. Dlaczego w ogóle ona powstała? Gdzie ona powstała? Jaka jest jej historia? Znaczy historia tak naprawdę kliniki to sięga około 3 lat, natomiast ona powstała z prostej przyczyny. Mam w sobie w rodzinie osobę chorą na stwardnienie rozsiane. Początki, pierwsze symptomy się pojawiły w 2003 roku. W 2008 roku pojawiła się diagnoza. I kiedy usłyszałem diagnozę, zacząłem szukać rozwiązania. Generalnie wypróbowałem około 100 różnych terapii, technik terapeutycznych w kilkunastu krajach i dwie rzeczy okazały się nadzwyczaj skuteczne. Pierwszym były komórki macierzyste, które potrafią odbudować zniszczone obszary mózgu czy rdzenia kręgowego, jakby cofają symptomy, kupują ci po prostu czas. Natomiast czymś, co usunęło błyskawicznie ogrom symptomów, można się doszukiwać przyczyny choroby, to był tak zwany zabieg CCSVI, polegający na udrożnieniu przepływów w żyłach. Mhm. Może dla tych, którzy nie wiedzą, powiedz, czym generalnie jest stwardnienie rozsiane? Jakie są objawy? Jaka to jest jednostka chorobowa? Jest to choroba przypisywana do, jest określana jako choroba neurologiczna o nieznanym podłożu. Efekt jest taki, że pomowoli obumierają ci poszczególne partie mózgu bądź rdzenia kręgowego. Ogromna część pacjentów ląduje na wózku ze względu na różnego rodzaju problemy z poruszaniem się. I z czasem wysiadają ci kolejne jakby możliwości. Najpierw jesteś zmęczony, masz jakiś lekki niedowład, możesz mieć problemy, nie wiem, z węchem, ze wzrokiem, ze słuchem, w zależności od tego, która część mózgu uległa uszkodzeniu. No i generalnie stan pacjenta się nieustannie pogarsza. Tak jak po prostu by ci się wyłączały kolejne partie mózgu. Czyli na ten moment jest to choroba nieuleczalna? Jest to choroba nieuleczalna według medycyny akademickiej o nieznanym podłożu. Oficjalna medycyna twierdzi, że jest to choroba autoimmunologiczna, według której masz zbyt silny układ odpornościowy, który atakuje własne komórki. I atakuje własne komórki, niszcząc osłonki mielinowe, doprowadzając do ich uszkodzenia. No i niestety medycyna akademicka w większości przypadków jest bardzo, bardzo zamknięta na jakiekolwiek alternatywy, dlatego że przyjęła się jedyna słuszna metoda leczenia, polegająca głównie na podawaniu leków, które mają ci niby zmodulować układ odpornościowy, ale praktycznie ci osłabiają po pierwsze układ odpornościowy bardzo, no bo skoro to rzekomo układ odpornościowy atakuje twój organizm, to trzeba go osłabić, żeby go przestał atakować. I druga rzecz, one mają gigantyczne skutki uboczne, włączając w to problemy z sercem, nowotwory, no cała litania skutków ubocznych, więc efekt jest taki, że ogromna ilość pacjentów po prostu, mimo nacisku lekarzy, bo skoro to jest jedyna przyjęta metoda, no to lekarze muszą coś proponować, rezygnuje z przyjmowania leków, dlatego że skutki uboczne często są gorsze niż choroba. Mhm. Ja w 2000... Czy każda osoba jest narażona? Jakie są czynniki ryzyka powstawania tej choroby? Czy każdy z nas może to przeżyć? Jak to wygląda? Wiesz co, jest pewna korelacja. Im człowiek do 15 roku życia dorastał w klimacie, w którym była mniejsza ekspozycja na słońce, czyli mniejsza ilość witaminy D3, tym większa ekspozycja, tym większa szansa na zachorowanie. Czyli generalnie największy odsetek w stosunku do populacji jest w północnej Kanadzie, w Szkocji, w miejscach, gdzie jest po prostu mało słońca. Im bliżej równika, tym praktycznie ta choroba nie występuje. Najczęściej atakuje osoby w wieku 20-30 lat, wtedy się pojawiają pierwsze objawy. W zdecydowanej większości są to kobiety, rzadziej mężczyźni. No powiedzmy, że w proporcja 3 do 1. Mhm. Masz bardzo dużą wiedzę na ten temat, natomiast nie masz wykształcenia akademickiego. To po prostu... Masz szczęście. Czyli zainteresowałeś się tym tematem, bo postanowiłeś pomóc swojej bliskiej osobie. Tak, dokładnie tak.
No i szukaliśmy różnych, tak jak powiedziałem, przetestowaliśmy ponad 100 różnych technik terapeutycznych. Chyba nie ma dzisiaj, już można powiedzieć, rzeczy, które byśmy nie spróbowali. I te dwie rzeczy były niesamowicie skuteczne. Pierwsza rzecz to były komórki macierzyste. Najpierw w Kostaryce, później na Ukrainie, kolejny raz na Ukrainie. Ale to było, to jakby cofało cię troszeczkę, eliminowało ci część uszkodzeń w mózgu, ale absolutnie nie usuwało przyczyny. Czymś natomiast, co usunęło przyczynę, to był zabieg w 2009 roku, nie, przepraszam, w 2011 w Nowym Jorku, polegający na udrożnieniu naczyń. Tu od razu muszę zaznaczyć, że w koło CCSVI urosło wiele kontrowersji, lekarze mówią, że to nie działa i cofnę się chwilę w czasie. My ten zabieg próbowaliśmy w Polsce przeprowadzić, zrobiliśmy go i po 20-minutowym zabiegu, po kilkunastu sekundach tak naprawdę diagnostyki, lekarz stwierdził, ta teoria nie ma moim zdaniem żadnego podłoża medycznego, tutaj nie ma żadnych zwężeń, ja niczego nie widzę, krew prawidłowo odpływa i tak dalej. My się nie poddaliśmy, tylko 3 tygodnie później, wykorzystując jakieś moje kontakty, udało się szybko załatwić zabieg w Nowym Jorku profesora Sklafaniego, osoby, która miała największe doświadczenie w tamtym czasie. Ja już mocno siedziałem w tym środowisku CCSV i dlatego po prostu wykonując kilka telefonów udało się znaleźć dodatkowy termin w sobotę. I diagnostyka nie trwała kilkunastu sekund, tylko trwała 1,5 godziny. Sam zabieg trwał około 4,5 godziny. No i po zabiegu natychmiast zniknęło 80% symptomów. Okazało się, że lewa żyła szyjna była zwężona w 88%, prawa w 78%, a żyła nerkowa była praktycznie zamknięta całkowicie. Dążę do tego, że w Polsce lekarz, który przeprowadzał zabieg czy operację, stwierdził, że czegoś nie ma. To jest tak, że nie było deformacji. On jej po prostu nie znalazł. Co 3 tygodnie później doskonale potwierdził inny lekarz, który stosował całkiem inne techniki i miał gigantyczne doświadczenie. On po prostu wiedział, czego szukać, jak szukać i miał do tego odpowiednie narzędzia. W każdym razie po zabiegu przez 2 lata było bardzo dobrze, a później stan zaczął się powoli pogarszać. Przyczyną tego nie było jakaś, nie wiem, restenoza, czyli ponowne zamknięcie tych naczyń, które były otwarte, tylko problemy z naczyniami wewnątrz czaszki. I się okazało, że profesor Sklafani, który był w tamtym czasie na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o rozwój CCSVI, nie mógł operować naczyń wewnątrz czaszkowych ze względu na pewne procedury. Bo jeżeli robisz coś od szyi w dół, to jest ok. Jeżeli jesteś przykładowo chirurgiem naczyniowym, to możesz tego typu rzeczy robić. Ale żeby operować wewnątrz czaszki, no to albo musisz być radiologiem interwencyjnym, albo neurochirurgiem. I dodatkowo musisz uzyskać specjalne zgody, co w warunkach Stanów Zjednoczonych było po prostu piekielnie trudne. Więc to, co zrobiłem, to jest... Najpierw znalazłem lekarzy w Polsce, którzy chcieli się zagłębić w taki projekt, bo ja chciałem po prostu połączyć wiedzę neurochirurgów bądź radiologów interwencyjnych, którzy się specjalizują w naczyniach wewnątrzczaszkowych, z doświadczeniem Sklafaniego, który się specjalizował, no, który był najlepszym specjalistą na świecie, jeżeli chodzi o CCSV i od szyi w dół. Więc nawiązałem współpracę z jednym z neurologów w Polsce. Środowisko neurologów było mega, mega sceptyczne w stosunku do CCSV. Objął funkcję w projekcie głównego badacza, napisał cały projekt naukowy, który złożyliśmy do komisji bioetycznej przy Wojewódzkim Szpitalu we Wrocławiu. Dostaliśmy zgodę komisji bioetycznej na przeprowadzenie tego typu badań. No i zaczęliśmy po prostu operować ludzi. Z czasem profesor Sklafani się osobiście w to zaangażował. No i okazało się, że w zdecydowanej większości przypadków, usuwając deformacje na poziomie szylnym, udaje się natychmiast poprawić stan pacjentów. Tak w dużym skrócie, deformacje żylne działają w ten sposób, że jeżeli masz krew dotlenioną, bogatą w składniki odżywcze, ona idzie do wszystkich komórek, między innymi do mózgu. Tam komórki odbierają to, co jest im najbardziej potrzebne i taka mniej wartościowa krew, powiedzmy układem żylnym, wraca w okolice serca, czy tam do płuc.
Jeżeli natomiast masz różnego rodzaju deformacje, czy uszkodzone zastawki, czy puste kanały, które sprawiają, że krew żyłami nie jest w stanie odpłynąć prawidłowo z mózgu, to analogicznie tworzy się tam wyższe ciśnienie i jednocześnie, co doprowadza do pewnych uszkodzeń, bardzo powolnych stanów zapalnych, jednocześnie nowa krew, ta bogata w składniki odżywcze i tlen, która płynie tętnicami, nie jest w stanie w odpowiedniej ilości tych tlenu i składników odżywczych dostarczyć. To jest tak, jakbyś po prostu zacisnął z jednej strony wąż. Jak krew po prostu powoli będzie odpływać, nowa krew nie jest w stanie dopłynąć i tak dalej. I w ten sposób tworzy się permanentny stan zapalny, który z czasem powoduje trwałe uszkodzenia. I to była jedyna taka klinika na świecie, można powiedzieć, która wykonywała tego typu zabieg? Jest niestety, ale tak. Gdybym mógł po prostu pojechać gdzieś za grube pieniądze, przeprowadzić operację, to bym to zrobił, niż pakować się w cały projekt. No, półtorej roku mi zajęło i niemałe pieniądze, zajęło mi po prostu uzyskanie zgody komisji bioetycznej, przygotowanie całego projektu naukowego, no plus zaangażowanie w to wszystkich ludzi. No, nasz główny diagnosta Franz Schelling mieszka w Austrii. No, kilkanaście razy musiałem go odwiedzić. Pomagał analizować różnego rodzaju materiały. Sprowadzenie profesora z Nowego Jorku też no, do najtańszych nie należy, zwłaszcza, że to jest człowiek z najwyższej ligi. No. Sclafani jest jeden z lepszych chirurgów naczyniowych w Nowym Jorku, jest szefem szpitala uniwersyteckiego, jednocześnie jest prekursorem embolizacji. On pomaga w większości przypadków, może inaczej, jeżeli chcesz naprawić jakieś uszkodzenia wewnątrz organizmu, wewnątrz naczyń, wewnątrz żył, wewnątrz tętnic, to musisz mieć do tego odpowiednie narzędzia. Mhm. I on po prostu pomagał przygotować, zaprojektować ogromną ilość tego typu narzędzi. Jeżeli się nie mylę, to on jako pierwszy u pacjentów właśnie ze stwardnieniem rozsianym, czy inaczej zwanym CCSVI, zaczął badać ich zupełnie inną techniką, bo kiedyś, tak jak na przykład w Polsce, po prostu podawano pacjentowi płyn kontrastowy i sprawdzano, w jaki sposób on odpływa. No, możesz monitorować to kilkanaście sekund. Mhm. I to wszystko. Jak krew prawidłowo spłynie, lekarz stwierdza, wszystko jest dobrze. Natomiast Sclafani wyniósł to zupełnie na inny poziom. Jako pierwszy zaczął bodajże stosować IWUS-a. To jest ultrasonograf wewnątrznaczyniowy. Tak w dużym skrócie wchodzisz bezpośrednio do naczynia z taką kamerką. I w zależności od szerokości naczynia stosujesz różnego rodzaju te sondy, ale mówiąc wprost, chodzisz po wszystkich naczyniach od środka i sprawdzasz, czy gdzieś widzisz jakieś zwężenie. My na przykład na początku też stosowaliśmy IWUS-a już od pierwszego pacjenta, natomiast okazało się, że u pierwszych pacjentów byliśmy w stanie przeoczyć pewne rzeczy, co wynikało z braku doświadczenia. W momencie, kiedy Sclafani się u nas pojawił w teamie, pokazywał naszym lekarzom, no zobaczcie, widzicie tutaj jakieś deformacje? No, niekoniecznie. No dobra, to odwróć teraz kamerkę w taki sposób. Jego doświadczenie sprawiło, że z czasem udało się znaleźć rzeczy, które absolutna większość lekarzy by przeoczyła, no, ale tak wygląda po prostu proces leczenia. Sami mamy iluś tam pacjentów, których jakiś odsetek, na szczęście mały, którym nie możemy pomóc, co wynika albo z tego, że dzisiejsze metody diagnostyki są jeszcze niedoskonałe w stosunku do tego, co się pewnie pojawi za 10 czy 20 lat, oraz też z braku doświadczenia, dlatego że to, o czym rozmawiam, jest bardzo piętnowane przez ogromną część środowiska medycznego, jest uznawane za szarlataństwo, metody niesprawdzone. Problem dzisiejszej medycyny akademickiej jest taki, że tak długo jak nie ukończysz badania w grupie podwójnie zaślepionej, to jest to uznane za nieskuteczne, nieudowodnione i najlepiej się do tego w ogóle nie dotykać. Mówiąc wprost, możesz pacjenta zabić zgodnie z procedurami, jest wszystko ok. Ale jeżeli robisz coś, co wykracza poza pewne procedury, to narażasz się od razu na bycie piętnowanym. I tutaj od razu mega ukłon w kierunku profesora Witkiewicza, dyrektora szpitala z Wrocławia. Jest taka ikona polskiej medycyny, że on miał odwagę zaangażować się po prostu w ten projekt. On generalnie się nie boi. Jeżeli widzi w czymś sens, to dostajesz zielone światło i dzięki niemu po prostu mogliśmy wystartować. A widział sens w tym projekcie, dlatego że 4 czy 5 lat wcześniej dostał jakiś mini grant z Unii Europejskiej na przeprowadzenie podobnego badania, ale w
powiedziałbym, na bardzo, bardzo prostych metodach, nie używając tak zaawansowanych technik. I okazało się, że mniej więcej chyba 30% pacjentów, mimo tych prostych technik, udawało się bardzo poprawić ich stan. No, najbardziej spektakularne przypadki to były takie, że pacjent po prostu wjeżdżał do szpitala na wózku, a wychodził o własnych siłach. Mhm. I profesor po prostu widział, że to działa, więc jeżeli możemy w to zaangażować lekarzy z całego świata, do których na szczęście już wtedy miałem dostęp, to dał nam po prostu zielone światło, dostaliśmy zgodę komisji bioetycznej. No i do tej pory przebadaliśmy kilkudziesięciu pacjentów, złożyliśmy już dokumenty z pierwszego etapu badania do komisji bioetycznej. No i wyniki są takie, że mniej więcej u 34% mamy poprawę subiektywną i obiektywną. Subiektywna to jest poprawa, kiedy pacjent mówi, kurczę, no mam więcej siły, ręce mi tak nie drżą, lepiej mi się chodzi, mam lepszy balans. A obiektywna to jest taka, kiedy pacjenta bada lekarz neurolog i widzi na podstawie konkretnych badań dużo lepszy stan. Mhm. Nie wiem, 26% jest poprawa tylko i wyłącznie subiektywna, gdzie pacjent mówi ci, że tak lepiej się czuje. Natomiast lekarz, który go bada po 12 miesiącach, nie widzi jakiejś istotnej różnicy, natomiast u 30-kilku% nie było w ogóle poprawy. Okay. Mhm. I tu już wiemy, że na przykład u części osób nie ma poprawy, dlatego że ich anatomia nie pozwala na to, żeby uwolnić te przepływy. U części osób na przykład krew, która odchodzi z mózgu, musi tutaj przejść przez grupę mięśni nad obojczykiem. Jeżeli osoby mają rozbudowane te mięśnie, one potrafią wywołać naprawdę potężny nacisk na żyłę. Żyła jest delikatna, jak opuszek ucha, więc mięśnie, które najprawdopodobniej powinny być nacięte. Wiem, że na Ukrainie lekarze u pacjentów ze stwardnieniem rozsianych właśnie sprawdzają część klatki piersiowej bądź szyi i jeżeli widzą, że grupa mięśni naciska na żyłę, to po prostu naciskają na tną te mięśnie w taki sposób, żeby uwolnić ten nacisk. My tego nie mogliśmy robić, teraz wprowadzamy pewne zmiany do protokołu badania. Być może zostanie o to rozszerzona kolejna grupa osób, która z kolei część kręgosłupa C1, czyli licząc od czaszki, ten drugi kręg ma nadmiernie rozbudowany i on z kolei wywołuje ucisk na żyłę. No i tutaj dużo nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast zakładam, że części pacjentów nie byliśmy w stanie pomóc ze względu jeszcze na brak doświadczenia. No, im więcej osób operujesz, tym więcej odkrywasz. Mhm. Zastanawiające jest, dlaczego nikt na świecie wcześniej tego nie zrobił. Właśnie ze względu na to, że nie było badań przeprowadzonych, że lekarze boją się wprowadzać jakichś metod innowacyjnych. Jak to wygląda? Były badania. Pierwszą osobą, która w ogóle, o której było głośno w tym środowisku, był profesor Zamboni z Nawary we Włoszech, którego żona chorowała na stwardnienie rozsiane. I na jednej konferencji radiologicznej spotkał się z Francem Schellingiem z Austrii, naszym diagnostą. I Franc mu po prostu powiedział, sprawdź to, to, to i to. No i okazało się, że jego żona miała zamknięte obie żyły szyjne. I jako profesor, jako chirurg naczyniowy mógł przeprowadzić taką operację. I okazało się, że bardzo poprawił stan swojej żony. I zaczął mocno cisnąć na badania w kierunku CCSVI. Później został zaatakowany przez całe środowisko farmakologiczne. No bo tu masz ewidentny konflikt interesów. Albo możesz pacjenta zoperować i uwolnić go od symptomów choroby na dłuższy czas, albo możesz mu podawać leki immunosupresyjne, które co najwyżej spowolnią postęp choroby. To nie są moje słowa, to są wyniki badań leków. Możesz powiedzieć równie dobrze, że podawanie suplementów też spowolnią, albo podawanie czegokolwiek może spowolnić postęp choroby. W każdym razie leki na SM są pięknie drogie, więc to jest po prostu biznes, więc eliminujesz po prostu konkurencję. I na Zamboniego były potężne naciski, żeby dał sobie w ogóle z tym spokój, przestał wykonywać zabiegi CCSVI i w końcu przeprowadził jedno badanie bodajże na około 100 osobach. Bardzo
prostymi metodami, takimi, jakie kiedyś używano, co w naszym przypadku nie znaleziono żadnych deformacji. I z tych badań wynikało mniej więcej, że u chyba 40% osób po udrożnieniu naczyń następuje poprawa. Ale według badań różnica pomiędzy osobą, której nie zoperowano, a osobą, którą poddano operacji, różnica była zbyt mała. Efekt placebo zawsze jest jakiś, który też ma potężne znaczenie u wielu osób. I ze względu na to, że ta różnica była na tyle mała, stwierdzono, że CCSV jest niemiarodajne i w ogóle powinno się porzucić dalsze próby badań. Czyli zignorowano całkowicie znaczną odsetek osób, których stan się poprawił. Stwierdzono, że na bazie danych statystycznych dalsze badania nie mają po prostu sensu. To było badanie właśnie z podwójną ślepą próbą? Jak to wyglądało? Tak, było z podwójną próbą, podwójnie zaślepioną próbą, ale tam nikt nie używał IWUS-a, który jest kluczowy, nikt nie używał czujników ciśnienia. Stosowano typową taką wenografię. I żeby odnieść się też do tamtych badań, u nas jak operowaliśmy ludzi, to najpierw robiliśmy jeden rezonans, później robiliśmy wenografię, później używaliśmy IWUS-a, później robiliśmy kolejny rezonans, żeby zobaczyć, jak wyszło, co udało się osiągnąć dzięki operacji. I gdybyśmy bazowali tylko i wyłącznie na wenografii, na której bazował właśnie Zamboni, to bylibyśmy w stanie wyłapać zmiany u 35% pacjentów. A w przypadku 35, czyli 1 na 3, a w przypadku IWUS-a 98%. Czyli przykładowo masz 100 pacjentów, robisz samą wenografię i okazuje się, że u 35% znajdziesz problem. Ale jeżeli u tych samych pacjentów użyjesz IWUS-a, to się okazuje, że na bazie naszego doświadczenia u 98% znajdziesz jakieś zmiany patologiczne. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa, bo Polska nie jest krainą innowacji. No to wiemy na różnych polach, w różnych branżach widzimy, że jeżeli chodzi o jakieś innowacyjne metody, no to Polska tutaj odstaje od innych krajów na świecie. Więc jak udało Wam się tą klinikę stworzyć w Polsce i stosować tą metodę tutaj, w momencie kiedy ona nie jest szeroko stosowana w świecie medycznym? No, determinacja i pieniądze robią swoje. Bo tak jak powiedziałem, ja musiałem niemałe pieniądze zaangażować, żeby to uruchomić. Druga rzecz, udało mi się, wiele osób by poszło w kierunku budowania jakiejś kliniki, kupowania strasznie drogiego sprzętu. Ja też tak na początku chciałem robić, bo nie widziałem alternatywy. Natomiast później się okazało, że kiedy dostałem zgodę Komisji Bioetycznej, że ja nie muszę budować kliniki, mogę wykorzystać ich całą infrastrukturę, dlatego że tam był 3-teslowy rezonans, był bardzo dobrej jakości angiograf. Czyli tak naprawdę już był gotowy sprzęt i okazało się, że mogę po prostu wydzierżawić część szpitala, płacić ryczałtowo za pacjenta i wykorzystywać infrastruktury. I od tego w ogóle się zaczęło. Operowaliśmy w szpitalu we Wrocławiu. Natomiast później pojawiły się pewne ograniczenia. To był szpital państwowy, w związku z czym do celów prywatnych projektu badania nie mogłem wejść na salę operacyjną przed godziną 15. Czyli przykładowo możesz mieć salę pustą, ale przepisy ci nie pozwalają. My też nie chcieliśmy nikomu robić problemu, więc się dostosowywaliśmy do tego. Ale też korzystaliśmy częściowo z kadry, która była tam, więc jeżeli lekarz przykładowo jeden pracował normalnie od godziny 7 do 15, no to już jego później sprawność po godzinie, nie wiem, 16, kiedy zaczynasz operować, była zupełnie inna. Więc zdecydowaliśmy po kilkudziesięciu pacjentach, że przeniesiemy operację gdzieś indziej i udało nam się znaleźć bardzo dobrze wyposażony szpital w Poznaniu, całkowicie prywatny, dużo wyższy standard niż szpital publiczny, gdzie także było bardzo dobre wyposażenie i od pewnego momentu po prostu operujemy w innym szpitalu w Poznaniu. Natomiast wierz mi, to nie było proste. Droga przez mękę i przez biurokrację. Tak, dlatego w momencie, kiedy mi już udało się poukładać te wszystkie klocki. Prywatnie zrobiłem to, co chciałem zrobić. To dałem po prostu zarządzanie w ręce osób, które się w to zaangażowały, lekarzy, bądź po prostu osób, które to razem ze mną prowadziły. I ja się usunąłem w cień, przekazałem im udziały. Dlatego też, że ja nie jestem w stanie wszystkiego pociągnąć. Ja już taką moją prywatną motywację do rozwijania tego straciłem.
No właśnie, bo tutaj naturalnym pytaniem jest to, bo twoją motywacją początkowo było pomóc twojej osobie bliskiej. Jak teraz sytuacja, jakbyś mógł powiedzieć? No to dobrze wygląda. No. Ja też na tematy osobiste nie rozmawiam, bo cenię bardzo moje życie prywatne. Zresztą przy każdej wizycie w Polsce ja już wiem, że ja już się nie mogę nigdzie ruszyć przez pewną rozpoznawalność, więc po prostu ograniczam do minimum dzielenie się informacjami na temat mojego prywatnego życia. Ale może inaczej. Rok to jest za dużo. Kilka miesięcy temu podjąłem decyzję już o wycofaniu się z kliniki. Formalnie nie jestem już w żaden sposób z nią związany. Nie mam już w klinice żadnych udziałów, natomiast stwierdziłem, że po prostu wykorzystując moją wiedzę czy rozpoznawalność nadal im będę pomagał w jakiś tam sposób, bo uważam, że ma to sens. A tak naprawdę okazało się, że po tym jak się usunąłem w cień, bo ja byłem związany głównie ze stwardnieniem rozsianym. Powód osobisty, udało mi się ściągnąć tych odpowiednich diagnostów, pokazać jakich narzędzi możemy używać. Natomiast po tym jak się usunąłem w cień, okazało się, że ludzie, którzy ze mną to robili, poszli bardzo, bardzo do przodu, zrobili gigantyczny projekt, który wykracza w ogóle poza moje pojmowanie tego, co robiliśmy. Mianowicie, cofając się znowu wiele, wiele lat wstecz, Franz Schelling, który mnie zainteresował tym powiązaniem z objawy stwardnienia rozsianego, z deformacjami żelnymi, on mi wielokrotnie mówił, że to jest nie tylko MS, to jest też Parkinson, Alzheimer, czy SLA, czy SLA, stwardnienie zanikowe boczne, ma też pewien związek z deformacjami naczyń krwionośnych wewnątrz mózgu. Jedną z jego specjalizacji była patologia, więc miał naprawdę duże praktyczne doświadczenie w tym. I okazało się, że ludzie z kliniki wzięli po prostu na bazie współpracy z Philipsem, przyjrzeli ileś rezonansów osób, które miały inne choroby neurodegeneracyjne, właśnie między innymi Parkinson, SLA czy Alzheimer, i okazało się, że tam były jeszcze większe deformacje niż w przypadku stwardnienia rozsianego. I na bazie pewnych zgód, już nie tym razem całego projektu badawczego, udało się w zeszłym miesiącu zoperować pierwszego pacjenta chorego na Parkinsona. I objawy mu znikają błyskawicznie. Zaraz po zabiegu okazało się, że większość drżeń ustąpiła. Parkinson to jest choroba także neurodegeneracyjna, albo możesz objawy złagodzić przyjmowaniem leków dopaminy, albo przeprowadzić bardzo skomplikowaną operację mózgu polegającą na wprowadzeniu takich dwóch elektrów, DBS, Deep Brain Stimulation. Natomiast to są też rzeczy, które działają tymczasowo. I okazało się, że u tego pacjenta podczas relatywnie prostego zabiegu, no bo tutaj możemy sobie wyobrażać 5-godzinna operacja w pełnej narkozie, ale jeżeli chodzi o to, co robisz u pacjenta, to nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, nie jest to groźne przede wszystkim i nie niesie za sobą żadnych skutków ubocznych, i to jest podstawa. Okazało się, że u tego pacjenta zniknęła większość objawów. Ja nie wiem, czy to jest bardzo silny efekt placebo, czy to jest efekt przywrócenia prawidłowej cyrkulacji krwi w mózgu, natomiast wiem, że ludzie z kliniki teraz bardzo się zaangażowali właśnie w pacjentów z Parkinsonem. Czy dalej będą iść w kierunku SLA? No, szykują kolejny projekt naukowy, żeby to zrobić, i mam nadzieję, że to zrobią, dlatego że w Polsce na stwardnienie choruje między 40 a 60 tysięcy osób. Ja bardziej się skłaniam ku 60, dlatego że ogromna część osób ma symptomy, ale nie została formalnie zdiagnozowana. Myślę, że podobnie jest z Parkinsonem, aczkolwiek od razu mówię, że jeżeli chodzi o Parkinsona, to mam bardzo elementarną wiedzę. Po prostu kiedyś mój znajomy był zdiagnozowany, więc zacząłem moimi metodami zbierać informacje na ten temat. Jedyne, co w tamtym czasie się dowiedziałem, to był DBS właśnie, czyli ten Deep Brain Stimulation przeprowadzany w Bydgoszczy. Natomiast jeżeli okazałoby się, że przeprowadzając prawidłowe krążenie krwi, można znowu odżywić, natlenić te partie mózgu, które zaczynają szwankować, w efekcie czego pojawiają ci się drżenia, no to byłby mega przełom. No i fajnie, gdyby ktoś po prostu kontynuował te badania. Ja wiem na pewno, że
odpuszcza moje te plany sprzed 3 lat, no bo jakieś chciałem zbudować klinikę, bardzo mocno się w to zaangażować, chciałem przeprowadzić tokenizację, to jest coś w stylu IPO. Jeżeli wprowadzasz spółkę na giełdę, pozyskujesz pieniądze, ci, którzy ci te pieniądze dali, obejmują akcje w firmie i rozwijasz to tak jak przedsiębiorstwo. W przypadku tokenizacji chciałem zebrać środki, żeby zbudować porządną klinikę, zająć się tym, ale dziś wiem, że kiedy nie mam już takiej osobistej motywacji, przede wszystkim mieszkając 2000 km od Polski, tego nie będę robił. Mhm. Natomiast no, mam nadzieję, że po prostu ludzie, którzy dalej ciągną to, co zacząłem, będą dalej się w odpowiednim kierunku rozwijać, no bo już teraz wiemy, że CCSVI to nie jest tylko stwardnienie rozsiane, to jest także kilka innych chorób neurodegeneracyjnych, tylko fajnie, żeby ktoś w odpowiedni sposób pociągnął. A mając zaplecze właśnie profesora Sklafaniego z Nowego Jorku, Franza Schellinga z Austrii i genialnych radiologów interwencyjnych w Polsce, uważam, że można naprawdę bardzo, bardzo wiele zrobić. W jaki sposób można weryfikować wiarygodność? No bo domyślam się, że jeżeli mamy do czynienia z osobą chorą i słyszę od różnych lekarzy, że powiedzmy dane metody nie działają i mamy tutaj medycynę konwencjonalną i tylko w taki sposób da się to leczyć i nagle jest klinika, która jako jedyna na świecie przeprowadza zupełnie innowacyjny zabieg, to w jaki sposób zaufać takiej klinice? Jak sprawdzić i zweryfikować, czy to faktycznie jest skuteczne? W jaki sposób to jest dokumentowane? Ci mówię te dwie rzeczy. Jako jedyna klinika łączymy zabiegi na naczyniach wewnątrzczaszkowych i poniższe. Dlatego, że jest ogrom klinik na świecie, które robią zabiegi CCSVI, ale albo koncentrują się tylko i wyłącznie na żyłach szyjnych, albo w najlepszym przypadku poruszają się w ramach całej klatki piersiowej. Tylko część z nich używa IWUS-a. Więc powiedzmy, można przyjąć, że jest 10% klinik, które ogarnia 80% tematu. No bo jeżeli mamy klinikę, która ogarnia szyję, ogarnia klatkę i robi to przy okazji IWUS-a i robi to jeszcze przy okazji dobrym radiologiem interwencyjnym, to jest już naprawdę moim zdaniem 80% sukcesu, bo mniej więcej 20% deformacji jest w żyłach wewnątrzczaszkowych. Więc tu od razu trzeba wyjaśnić, że jest mnóstwo klinik, tylko w niektórych albo dobierają złe metody. W Polsce masz chyba 2 czy 3 kliniki, które przeprowadzają podobne operacje, ale ich skuteczność jest niska ze względu na to, że albo koncentrują się tylko na wybranym odcinku układu krwionośnego, albo po prostu robi to lekarz bez odpowiedniej wiedzy, bez odpowiedniego doświadczenia, czy być może bez odpowiedniej pokory, żeby przyjąć wiedzę od kogoś, kto ma dużo, dużo więcej doświadczenia u niego. Ja widziałem, jak dużo u nas wniósł profesor Sklafani, ale wniósł dlatego, że lekarze, którzy byli w teamie, byli otwarci na jego wiedzę. A wielu lekarzy niestety uważa, że no, ja wiem wszystko najlepiej. Dowiedziałem się na studiach i po co się kształcić dalej. Taka jest mentalność. No, dokładnie. Także wszystko moim zdaniem zależy od ludzi. Także tu od razu chciałem zdementować, że to jest, przynajmniej według mojej wiedzy, jedyna klinika na świecie, bo nie znam innej kliniki, która także operuje na naczyniach wewnątrzczaszkowych. Ale są też inne kliniki, które robią to w prostszy sposób, no i pewnie mają trochę mniej doświadczoną ekipę, no bo osobą z największym doświadczeniem jest na pewno Sklafani z Nowego Jorku, natomiast on w Stanach Zjednoczonych już nie operuje. Tam były potężne naciski, żeby jednak tego nie robić. A naciski właśnie wynikają z tego, że lepiej jest po prostu, może inaczej, bardziej dochodowo jest pacjentom aplikować leki, które w Polsce powiedzmy kosztują około $1000 miesięcznie, w Stanach to są raczej koszty na poziomie 4000. Więc w przypadku amerykańskiego pacjenta, no, jeżeli leczenie zmierzające do spowolnienia choroby, nie cofnięcia objawów, nie do zatrzymania choroby, daje ci $40,000 rocznie, no to jeżeli pojawia się inna metoda, no to ktoś tego nie zarobi. A możesz to pomnożyć przez setki tysięcy pacjentów. Dlatego no to tutaj ta negatywna motywacja ekonomiczna jest po prostu ogromna. A w jaki sposób weryfikować skuteczność? Jak to jest dokumentowane? Na bazie dokumentów złożonych do komisji bioetycznej.
My, dostając zgodę Komisji Bioetycznej, zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia badań według jakiejś tam konkretnej schematyki. Pewne zmiany w protokole już zrobiliśmy, no bo wiadomo, jak się uczysz, to chcesz robić więcej. Jeżeli widzisz, że coś jest skuteczne, to ma sens. Jeżeli nie, to pewne rzeczy się odpuszcza. I po tym, jak już zostały złożone dokumenty do komisji, no to z nich jasno wynika, że to poprawa subiektywna i obiektywna, czyli też potwierdzona przez lekarza, jest u 34%, poprawa subiektywna, czyli pacjent mówi ci, czuje się rzeczywiście lepiej u 26%, natomiast u niecałych 40% po prostu nie ma tej poprawy. Albo ze względu na budowę pacjenta uniemożliwiającą skuteczną interwencję, albo ze względu na te mięśnie, o których ci wspomniałem, albo ze względu jeszcze na inne czynniki, o których my po prostu nie wiemy. Tak samo jak nie wiedzieli ludzie, w jaki sposób operować pacjentów CCSVI w Warszawie 11 lat temu, 10. Poprawa obiektywna, czyli są jakieś testy, nie wiem, sprawnościowe, mentalne, jak to wygląda? Czy ankieta, 30 kilka różnych symptomów, testów, które należy wykonać i które pacjent ocenia. Okej, okay, czyli... To jest też ten mega, mega problem, że to jest tylko kilkudziesięciu pacjentów. Gdyby państwo na przykład zaangażowało się bardziej w płacenie za skuteczność, a nie płacenie za procedury, to moglibyśmy do tego czasu pewnie kilkuset pacjentów już zaoperować. A nie dość, że nie dostaliśmy żadnego grantu, nie dostaliśmy żadnej pomocy od państwa, to jeszcze te zabiegi, które mają status projektu badawczego, są owatowane. Więc jeżeli pacjent płaci za zabieg, bo w większości przypadków pacjenci sami płacą za zabieg, to my takiego pacjenta jeszcze co jest chore, musimy VAT odprowadzać. Ja sam zapłaciłem za operację tam parunastu pacjentów, teraz mam pacjenta w bardzo trudnej sytuacji, któremu po prostu powiedziałem, że mu dołożę z prywatnej kieszeni X tam do operacji, bo zobaczyłem też, że jeżeli dajesz komuś wszystko za free, to niestety, ale w wielu przypadkach jest zero wdzięczności. Tak. Zoperowaliśmy kiedyś chłopaka, mam nadzieję, że to ogląda, bo jestem po prostu na niego skrajnie wkur. Człowiek chodził od ściany do ściany, kiedy przyszedł do kliniki. Wyszedł po spektakularnej poprawie. Podesłał mi filmik zrobiony telefonem po miesiącu, kiedy on się rozpędza i wskakuje na cztery schody. Człowiek, który ledwo chodził. A kiedy go poprosiłem o wywiad, no to unikał kontaktu. Poprosiłem go o nagranie czegoś, to zrobił to fatalnej jakości telefonem, widząc tylko plecy. No właśnie, bo można by pomyśleć, że łatwo jest rozreklamować klinikę, która jest skuteczna właśnie na bazie osób, które zostały wyleczone albo które mają znaczną poprawę, chociażby przeprowadzając z nim jakieś rozmowy i wywiady. Natomiast ty mówisz, że te osoby nie chcą. Nie chcą, tak. Na przykład nawet ten pacjent parkinsonowy, jego komunikat jest taki: ja wreszcie jestem zdrowy, dajcie mi już spokój, ja chcę zakończyć etap Parkinsona, ja nie chcę więcej o tym słyszeć. Mam dosyć, żyłem przez ileś lat z chorobą, teraz nie chcę. I tak każdy chodzi, no ja też staram się tych ludzi zrozumieć, no bo ja nie jestem w stanie się postawić w sytuacji drugiej strony, bo jestem zdrowy. Ale wiele osób w ten sposób po prostu podchodzi, albo nie chcę, bo ja się nie czuję na tyle odważne, żeby wystąpić w mediach, gdzieś w jakiejś telewizji, a tak w ogóle to chcę mieć już święty spokój, nie chcę nigdy wracać do tematu choroby. Także jest też mnóstwo negatywnego PR-u. Są to osoby na przykład, które oczekiwały dużo więcej, albo u których była poprawa tylko i wyłącznie tymczasowa ze względu na czynniki, które wymieniłem. No jeżeli ktoś płaci niemało za operację, no to chciałby być zdrowy, zwłaszcza, że widzi przypadki innych osób, którym to pomogło. No, to jest jak wszędzie. Plus jeszcze jest negatywny PR. Przecież na mnie były takie... Nagonka to jest bardzo delikatnie powiedziane, żeby zdyskredytować to, co robimy. No, no trzeba robić swoje i tyle. Dokładnie. Powiedz jeszcze, gdzie jest ta klinika w takim razie, jak się skontaktować, jaki jest adres strony, tak żeby można trafić bez problemu. Adres strony to jest ccsvi-klinik, z angielskiego pisane.com. Operacje są przeprowadzane w Poznaniu, w HCP, wynajętym po prostu bardzo dobrym szpitalu. Diagnostykę przeprowadzamy nadal we Wrocławiu. A można zaczerpnąć wszystkich informacji. No i mam nadzieję,
że te kolejne projekty pod kątem Parkinsona czy LSL-a ruszą jak najszybciej, dlatego że no, to są póki co choroby, na które konwencjonalna medycyna, ta akademicka zachodnia, nie ma żadnego rozwiązania. Mhm. No, część osób może być sceptyczna i powiedzieć, no jak, no ten gościu od giełdy, od akcji stworzył klinikę, nie ma żadnej wiedzy medycznej, natomiast ty jesteś inwestorem, a tam w tej klinice są profesjonaliści, doktorzy, którzy faktycznie mają uprawnienia, żeby takie zabiegi przeprowadzać. Nie tak, no ja musiałem tylko połączyć odpowiednie klocki, musiałem znaleźć odpowiedniego neurologa, a odpór wśród neurologów był ogromny. Objął funkcję głównego badacza, napisał odpowiedni projekt, zaaprobowany przez komisję bioetyczną, w której w większości zasiadają ludzie, którzy mają doświadczenie ogromne w medycynie. Ściągnąłem do tego innych lekarzy z Austrii, ze Stanów Zjednoczonych i to oni robią swoje. Ja w dziedzinie MS uważam, że mam bardzo dużą wiedzę, dlatego że zajmowałem się tym z osobistych przyczyn przez wiele, wiele lat. Natomiast to oni robią czarną robotę. Nie ja. Ja tylko musiałem po prostu klocki poukładać. Tak samo no 10 lat temu, 10 nie, no 15 lat temu, ja też przecież nie byłem inwestorem. Zajmowałem się aktywnie pracą zawodową, rozwojem firmy i o inwestowaniu wiedziałem może 10% tego, co ty dzisiaj. No każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś wiedział mniej niż dana osoba, która ogląda filmiki w danym momencie. Nawet ten największy ekspert, którego gdzieś to widzimy. Tak jest. Tak, ludzie się nieustannie rozwijają, także. Dobrze, jeszcze coś do dodania a propos kliniki? Czy chyba myślę, że. Nie, wydaje mi się, że chyba wyczerpaliśmy temat. To w takim razie super, że trochę inny temat niż ekonomia. Tych wywiadów jest setki, ale, a tutaj. Tak, ale myślę, że warto. Zwłaszcza, że jak pamiętam, niedawno nagrywałem z Filmem Koniecznym. I jak już w trzeciej godzinie wyczerpaliśmy tematy finansowe, zeszliśmy na takie luźne tematy, no to ta część była mega dobrze przyjęta. Wreszcie coś nowego. Coś innego. To w takim razie, drodzy widzowie, jeżeli Wam też się podobało coś innego w końcu, to zostawcie łapkę w górę. I co, dziękuję bardzo za podzielenie się swoim doświadczeniem. Dzięki, Trader. I do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Hej.